lekcje będą związane ze szczegółami. To co pani profesor Olbrych mówi, a to, co Kasia mówiłaś, ja myślę, że to będą orientacje na tolerancję. Orientacje na tolerancję w naukach o wychowaniu. Ale chcę od razu podkreślić, bo to jest główne założenie. Jako ideę znaną we wszystkich, nie będę teraz mówił o różnych naukach o wychowaniu, tu zacząłem mówić o pedagogice, możemy mówić o innych i uzasadniać, dlaczego to są nauki o wychowaniu i dla wychowania oczywiście tak samo, a więc jako ideę. Teraz drugi element to jako cel edukacyjny, który formujemy, przy którym się mocno wspieramy, wchodzimy w wielkie konflikty, chociażby określając kanon, różnego rodzaju kanony w literaturze, czy to, co chcemy przekazać, to, co pani profesor wątpiła, mając na uwadze, że nam się nie udaje, albo innymi językami rozmawiamy, albo nie wychodzi. To, że nie chcę powiedzieć, że nam wychodzi jako cel, ale udało się, ja jestem tak przekonany, pełniąc funkcję dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii i rektora, udało się przecież od 20 lat, bo to jak rozpocząłem dziekanowanie, stworzyć taki, myślę, że tak to trzeba nazwać, grodziński ośrodek dydaktyczny, mając na uwadze Polaków na Białorusi, którzy nie z własnej winy tam się znaleźli, to nie jest żadna Polonia, to są ludzie z dziada, pradziada tam mieszkający, ich habitus im przecięły granice administracyjne, oni się czują Polakami, oczywiście są obywatelami Białorusi. I co my robimy po prostu? No, próbujemy tam do nich jeździć i proponować no, nie tylko dyplom, ale też wiedzę, orientację. No, nie wiem, czy się chwalić, czy nie, że pewne osoby, które rzeczywiście później działają w polityce, tak, no, myśmy ich kształtowali, żeby w jakiś sposób nie tyle realizować rewolucję, bo myślę, że wcześniej czy później Białoruś się otworzy i się zmieni ten ustrój, będziemy budowali wspólnie, czy będziemy uczestniczyli wspólnie w procesach demokratyzacji, ale po to, żeby w jakiś sposób ci ludzie mieli poczucie wartości, godności swego dziedzictwa kulturowego. I to się nam udaje. Ja mam takie specjalnie wydanie właśnie, zostawię tutaj koledze Marianowi, bo myślę, że trzeba się chwalić, że nam się coś uda. I to druga właśnie to filia w Wilnie, jako też cel. W kontekście tego, co mówiłaś, mając na uwadze niwelowanie stereotypów i uprzedzeń. Bo od 2 lat zabiegałem, żeby filia w Wilnie powstała, to też jest związane właśnie z wartością tolerancji. I prosiłem Litwinów, zakładajcie swoją filię w Suwałkach, w Cejnach, żebyśmy się poznawali, żebyśmy niwelowali te stereotypy narosłe. Zaprosiłem kiedyś na wykład inauguracyjny profesora z Litwy, żeby nam powiedział o Unii Lubelskiej. To trzeba było widzieć, jak on się z tym męczył. Zaczął od tego, co powiedział Jan Paweł II, ja na przykład już od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Co dalej? Ale mówi, dla nas to jest zdrada, tak? A wy uczycie historii tego. No i próbował porównać, żeby zrozumieć, jak się porozumieć, jak te fakty poukładać historyczne, to Państwo zdajecie sobie sprawę, jak to jest trudne właśnie przemóc, żeby zacząć prowadzić dyskurs symetryczny właśnie, żeby nam się chciało właśnie w symetrii słuchać i zauważać. No i w związku z tym, podjąłem ten problem z kilku powodów. Po pierwsze, nie będę Państwu mówił przedstawiał różnych definicji, bo to nie o to tu chodzi, nie mamy czasu na to. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli się mówi dzisiaj o tolerancji, czy odnać się mówi, to mówi się w różnych aspektach, pokazując definicje wartościujące, opisujące. A więc może i warto pokazywać historię polskiej tolerancji, tak? Bo mamy co tam pokazywać. Ale dzisiaj się mówi też o relatywizmie w tym zakresie, o tolerancji w kontekście etyczno-moralnym, formalno-prawnym.
Właśnie to jest bardzo, bardzo istotne, bo tam możemy powiedzieć, że tej tolerancji może nie ma, albo jest niewielki ułamek. Natomiast w humanistycznym jesteśmy, czy w chrześcijańskim, to jest pełnia tolerancji. To trzeba sobie zdać sprawę, o czym my mówimy. Drugie założenie, oczywiście to trzeba to założenie przyjąć, o czym mówimy. Drugie, to tolerancja dotyczy różnych dziedzin życia. A więc poczynając właśnie, myślę, że tu trzeba wyraźnie podkreślić, bo tak jak słuchałem pani profesor, czytałem i posiłkujemy pani pracą pedagogiką ogólną, ja ciągle mówię, że tą pierwszą tożsamością to jest ta tożsamość my, zanurzenie w kulturze rodzinno-familijno-parafialnej czy lokalnej. Z tego wyrasta tożsamość ja. Ona jest zespolona i im silniejsze jest zanurzenie, no właśnie, w zasadach, normach kultury rodzinnej czy rodzinno-parafialnej my, no właśnie, tym większa nadzieja, że to ja będzie się kreowało, a później właśnie rozwijało, funkcjonując w wielu my. No ale to jest zgodność, bo jak budujemy tożsamość, tak samo mówimy, jak budujemy tożsamość pewnych dyscyplin, pewnych takich czy innych zakresu naszych działań. A więc to jest to drugie, że możemy rozpocząć od tego poprzez narodową, zwyczajową, intelektualną właśnie. Dzisiaj to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to poletko się rozszerza. Tu profesor Janusz Gajda mówił o ciele, tak? A więc właśnie to się bardzo wyraźnie, mówi się pedagogice ciała, tak? A więc w jakimś tam zakresie. Ale trzeba zdawać sobie sprawę, na jakie dziedziny dzisiaj wchodzimy. No i teraz trzecie założenie, że chciałbym analizować tolerancję w naukach o wychowaniu, traktując ją jako, myślę, że imperatyw, to trzeba wyraźnie powiedzieć, jako warunek rozwoju człowieka, jako warunek nabywania istotnych cech niezbędnych w społeczeństwie demokratycznym, pluralistycznym. To jest chyba, oczywiście można tu wskazywać jako ten normatywny dyskurs, kiedy pokazujemy różne perspektywy myślenia światopoglądowe, ideologiczne, etyczno-moralne. Ten dyskurs, który ustawicznie pytamy, jak osiągać wartości uniwersalne, społeczne, poznawcze, estetyczne, witalne, transcendentne, pragmatyczne i tak dalej. To jest to podstawowe pytanie. Myśmy w swojej katedrze edukacji międzykulturowej próbowaliśmy analizować wiersze, pieśni, historycznie i dzisiaj. W internecie można znaleźć różnego rodzaju bardzo ciekawe, pokazujące, jak się rozumie, jak się śpiewa o tolerancji. Znalazłem w internecie coś takiego, pojawiło się śpiewa. Ważnych jest w życiu bardzo wiele rzeczy. Nikt w to nie wątpi i nikt temu nie przeczy. W gronie wielu wartości człowiek egzystuje, na solidnych podstawach swe życie buduje. Tolerować znaczy kochać. Tolerować znaczy żyć. Tolerować egzystować, tolerować to szczęśliwym być. Nieważne, czy biały, czy czarny, żółty też. Nieważne, czy gruby, czy chudy człowiek jest. Zacznij tolerować też samego siebie. Kochaj, szanuj, ufaj, a będziesz w niebie. Co mamy? Mamy w tym tekście samodobrość, skrajność, tolerancja jako uniwersalne dobro, bez którego nie można żyć, nie warto i tak dalej. Ale z drugiej strony, zwróćcie Państwo uwagę, mamy tragiczną skrajność nietolerancji, nienawiści prowadzącej do ludobójstwa. Można rozpocząć od Breivika, wszystko jedno, ale ja analizowałem problemy naszych nastolatków z Białegostoków czy innych miast, którzy swoją frustrację, niewiedzę, zagubienie, a także nienawiść rasową ukazywali poprzez nacjonalizm, antysemityzm, propagowanie faszyzmu i działając, i dalej to działa, neofaszystowskie grupy, a między innymi ja nazywałem tą czwartą edycję. Pytanie, dlaczego właśnie w sądzie dewastowali, malowali faszystowskie symbole, niszczyli, stosowali przemoc, odpowiadali, bo nienawidzę Żydów, udział w takich ekscesach to powód do dumy, bo jestem narodowcem i jestem z tego dumny, imponuje mi nazizm i tak dalej. W wypowiedziach internautów zauważone było wyraźnie oburzenie, oskarżanie władz i policji o tolerancję. No tak, tak, właśnie o tolerancję. Wskazanie, że zła nie można tolerować. Trzeba z nim walczyć. Tu jest ten cały dylemat, że chcemy z czymś walczyć, z kimś, z czymś, z jakimiś zjawiskami. A nauki o wychowaniu
nie uznają tego słowa i takich działań. Nie mówią o zwalczaniu czy mówią o projektowaniu, o wspieraniu, o oferowaniu różnych form, albo przynajmniej wyraźnie powinien ukierunkować na projektowanie. Edukacja, wszystkie nauki edukowania mówią o projektowaniu wartościowych społecznie sytuacji. W ten sposób niwelowaniu stereotypów uprzedzeń. Przedstawiać właśnie idee, zasady, cele i kształtować pełne postawy. I tak też to rozumiemy właśnie, traktuję właśnie jako wartość tolerancji, jako wartość wiodącą w demokracji konstytucyjnej. I dzisiaj mówimy trudno, że mamy niepowodzenia w zakresie propagowanej, realizowanej poprawności politycznej czy relatywizmu kulturowego w krajach Europy Zachodniej. To jest bardzo wyraźne, nie będę tego rozwijał. Chciało budować społeczeństwa wielokulturowe, ale niesymetrycznie, ulegano pewnym potrzebom. Czyli dzisiaj mówimy, musimy projektować nowe sytuacje, mamy nowe wyzwania. Doświadczajmy siebie, wzbogacajmy się, no, dokonujmy, myślę, że trzeba to wyraźnie powiedzieć, refleksji nad tym, nad różnego rodzaju słowami. Ja myślę, że czasem się nie zastanawiamy, jak taki test ze studentami prowadziliśmy, przedstawiliśmy właśnie to, co często słuchacie z zanimenem, dziwny jest ten świat, gdzie wciąż mieści się tyle zła, że człowiek gardzi człowiekiem. Dziwny, aż wstyd przyznać się, że słowem złym zabija się tak jak nożem. I tak dalej, można właśnie tak to... Stąd przyjmujemy tolerancję, traktujemy jako paradygmat współistnienia. Od tego wychodzimy. I myślę, że trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że analizujemy ją w kontekście przechodzenia od reakcji na coś, bo reagujemy, kiedy nie mamy wiedzy, orientacji, do interakcji. Istotą tolerancji jest to, że się z czymś nie zgadzamy, że coś jest sprzeczne, coś nie jest moje, nie zinternalizowane. Nie znam się na tym i stąd myślę, główna teza mego referatu, który ją tam szczegółowo uzasadniam, że gwarancją pokoju, rozwoju człowieka, myślę, że we współczesnym świecie jest właśnie tolerancja. Po pierwsze, jako idea, po drugie, jako właśnie cel, po trzecie, jako zasada, norma, którą przyjmujemy i stosujemy. I po czwarte, to jest właśnie bardzo istotne, jako pełna postawa z trzema komponentami. Ja, rozpoczynając od pokazywania idei, bardzo często się odwołuję do księdza profesora Tischnera, czy pokazując, on bardzo, bardzo ciekawie formułował tą myśl, że człowiek niesie przez swoje życie swoje aksjologiczne ja, siebie rozumianego jako wartość. Jest tym, czym jest ta wartość. Pomimo wad i ograniczeń, wydaje mu się, że jest wartością niezastąpioną, cenną i godną absolutnego uznania. Człowiek jest w swym aksjologicznym ja absolutem dla samego siebie. Jest to jednak przedziwny absolut, ponieważ nie wystarcza samemu sobie i z głębi serca domaga się absolutnego uznania ze strony innego. I myślę, to jest ta idea, to jest właśnie na bazie tego, bardzo często formułuję, że tolerancja jest to świadomy trud wyjścia naprzeciw trudnościom poznawania innego i jego kultury. Świadomy trud zauważenia innego, chęci poznania, zrozumienia, współpracy, współdziałania i to traktujemy jako imperatyw, warunek własnego rozwoju i wzajemnego wzbogacania się. No i stąd właśnie próbowałem pokazać, że nie tylko chcemy o tym mówić, ale próbujemy wprowadzać do praktyki to, co pan profesor Palka mówił. Dokonujemy tej refleksji wyprowadzania tych właśnie idei do rzeczywistości. Próbując zrozumieć siebie i dać szansę swemu rozwojowi, wychodzimy naprzeciw różnego rodzaju dylematom funkcjonowania w różnych społecznościach, w różnych innościach. I to na to chciałem zwrócić uwagę. No, nie będę dalej rozwijał, bo tu w tekście pokazuję różne idee różnych religii, jak to prezentuję. Właściwie tak nic. No właściwie tak naprawdę to jest wszystko związane z tym, żeby nie czynić drugiemu tego, co tobie niemiłe. Traktuj innych jak samego siebie i tak dalej.
Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na cel edukacyjny, wartość do osiągnięcia, na programy, też ze względu na czas. Można analizować, jak inne kraje sobie z tym radzą. Na przykład w Wielkiej Brytanii ostatnio analizowałem pracę grupy doradczej na rzecz edukacji obywatelskich. Wskazują tam na promowanie, wyraźnie tam się ten cel określa, promowanie wśród dzieci i młodzieży tolerancji. Tam szkoły mają statutowy obowiązek prowadzić pracę wychowawczą, przeciwdziałając właśnie przemocy, dyskryminacji, marginalizacji, ksenofobii, megalomanii i tak dalej, różnych. Problem polega na tym, że ten cel tolerancji zawarty jest w ogóle w celach edukacji. Otwartość na innych, uznanie, szacunek. To za mało. Nasz papież Jan Paweł II wyraźnie powiedział, że tolerancja to za mało. Niezbędne jest właśnie uznanie. No tak, ale to jest można powiedzieć, jako pewna idea, jako pewien cel. Natomiast wydaje mi się, że trzeba wyraźnie zwrócić uwagę na zasadę, na normę. Ciągle trzeba pytać, czy my jesteśmy w tym momencie, że ciągle formujemy ideę, określamy cele, a gdzieś mamy dylematy z przestrzeganiem, z pewnymi normami, zasadami, jako wynikiem świadomego wyboru wartości humanistycznych. Jeżeli idea tolerancji nie ma granic, nie uznaje wzajemności, to już norma postępowania, no konkretyzuje się w określonej przestrzeni, w określonej sytuacji. I bardzo często mówimy, że to jest coś, jakaś formalna dyrektywa. No i myślę, że tu wyraźnie trzeba powiedzieć, że są granice tolerancji, których przekroczenie powoduje sankcje, no albo głos sumienia. I to trzeba sobie wyraźnie o tym powiedzieć. Ja często się posiłkuję, dzisiaj mnie policja nie zatrzymała, jak jechałem do państwa, ale kiedyś powiedziałem, jak przekroczyłem trochę do policjanta, bądź pan człowiekiem. No właśnie, on mówi, nie jestem człowiekiem, ale jestem na służbie. Rozumiecie państwo? Więc tu jest ten problem, że mówi, a komendant nas powiedział, jak przekroczę nawet 5 km, karać jeszcze raz karać, tak? I tu jest ten moment, żebyśmy zwrócili uwagę na tą pewną przestrzeń, na pewno oczywiście można stosować dalszą socjotechnikę, tak, żeby w jakiś sposób ta tolerancja się rozszerzyła. Tak? Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy przy zasadzie normy. Już zbliżam się do końca. Pierwszy to jest niezgodność, fakt niezgodności w poglądach, obyczajach, stylu życia i tak dalej. Można powiedzieć, że tutaj jesteśmy wkurzeni, nie jest to nasze, występuje sprzeczność. I teraz, możemy wprowadzić zakaz, cenzurę, zrezygnować z naszej komunikacji, tak jak mówię, z interakcji i tak dalej. No to pełniąc funkcje administracyjne bardzo często jesteśmy posądzani, że kogoś tolerujemy, a kogoś nie. Czyli świadomie, ten drugi element bardzo istotny, świadomie tego czynimy. I to jest właśnie ten trud wyjścia naprzeciw, drugi element. Jest to ryzyko, próba. Ja myślę, że takich prób bardzo wiele dokonywało. Ja ostatnio opisywałem księdza profesora Zawadzkiego w Suwałkach, który wykreował szkołę romską. Można Romów, Cyganów, przepraszam, nie zauważyć w swojej parafii. On zauważył. I ta szkoła kilkanaście lat funkcjonuje, dając szansę budowania na kulturze rodzimej, że uwierzyli w siebie i weszli do szkoły masowej. To jest w ogóle dylemat. Można było nie zauważać, ale to jest eksperyment. I myślę, że to jest to świadome wyjście naprzeciw trudu. I trzeci element, co chciałbym powiedzieć w naukach o wychowaniu. Tolerancja nie domaga się rezygnacji z własnych poglądów, z własnej aksjologii, teleologii. Świadomie nie zwalczam, nie zakazuję, nie rezygnuję, nie wprowadzam cenzury i tak dalej. Świadomie dopuszczam do tego, żeby podjąć dialog. I tu właśnie trzeba wyraźnie zwrócić uwagę, bo tolerancja to nie obojętność, bo jeżeli my nie wchodzimy do tego trzeciego etapu i rezygnujemy z jakichś lęków, jakichś obaw, no to nie jest żadna tolerancja. Myślę, że trzeba tu powołać się na korczakowski trud. Trud korczakowski. Uczyć się i żyć, pracować dla innych. To jest bardzo istotny element, żebyśmy podjęli to ryzyko.
Bo tak to no, oczywiście rezygnujemy bardzo często dla świętego spokoju, lęk, tchórzostwo i wtedy może nam się wydaje, że bardzo często się spotyka, że tolerancja to cnota ludzi bez przekonań. No jeżeli my tak to rozumiemy, a nie możemy tak rozumieć, no to oczywiście to, dla mnie to jest bez sensu i absurd, żeby tak to określać. Jest to świadomość i odpowiedzialność, przeciwstawienie się obojętności i ignorancji. I króciutko postawa. No właśnie ten czwarty element, postawa. Tu jest ten problem bardzo prosty, dlatego że myślę, że te komponenty trzech postaw, mając na uwadze element właśnie wartościujący, oceniający, emocjonalny, ten problem, który właściwie od razu nakazuje nam coś wartościować. Żeby tego nie czynić, to trzeba oczywiście pójść po rozum do głowy albo się zastanowić nad tym, czy ja znam. Jak uczynić właśnie czasem w diagnozie, jak to z dziennikarzami często rozmawiamy i mówię, dlaczego pan od razu wartościuje, tak? czy wskazuje. To trzeba poznać, zrozumieć i dopiero później się podjąć pewne zachowania czy pewne działania. Nie będę tego rozwijał, ale jest to bardzo, bardzo istotny element i ja myślę, że my to stosujemy bardzo często, mając na uwadze wskazania na dobrą pamięć, wydobywania dobrej pamięci. Zauważania, wydobywania z tego, co doświadczyliśmy dobrej pamięci w historii, w naszej kulturze. Przynajmniej my tak na pograniczu, Kasia pytała właśnie ku jakiemu człowiekowi, ku jakiej aksjologii. My mając swoją misję, można powiedzieć, na naszą uniwersytetu w Białymstoku, mówimy, że ku człowiekowi pogranicza kultur słowiańskich, pogranicza człowieka, który jest w stanie zrozumieć siebie i kreować siebie i jednocześnie wyjść naprzeciw drugiemu. No i to jest to są takie główne refleksje. I myślę, że dobrze byłoby się zastanowić w tym kontekście. Ja miałem przyjemność tym się posiłkować, jak byłem u naszej koleżanki w Szczecinie. I teraz mi się też przypomniało. Pytałem wtedy, czy w Szczecinie, tak jak w Los Angeles, jest Muzeum Tolerancji, które Szymon Wiesenthal zafundował. Tam są dwa wejścia. Jedno dla ludzi bez uprzedzeń, a drugie z uprzedzeniami. Tam informują o tym napisy na drzwiach. I pytałem, jakie byście Państwo wejście wybrali? Jak myślicie, jakie generalnie ludzie wybierają? Oczywiście wszyscy wybierają wejście dla ludzi bez uprzedzeń. Wszyscy, ale ono okazuje się zamknięte. Otwarte jest tylko dla tych z uprzedzeniami. Czyli założenie jest jasne. Nie ma ludzi bez uprzedzeń, nawet jeśli oni sądzą, że są od nich wolni. Myślę, że od tego trzeba zacząć, żeby myśleć o tolerancji. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.